Wiesławie, na koniec, a czego życzyłbyś radiosłuchaczom, prezydentowi Radzie Miasta? Radzie Miasta? Nic im nie życzę dobrego. Niestety większość z nich nie nadaje się do tego, żeby być w Radzie Miasta. Mówię większość. Radiosłuchaczom życzyłbym zmiany na Placu Kolegiackim, nowej ekipy, nowego myślenia, odejście od tego, co było, spojrzenia z odwagą w przyszłość. Panu prezydentowi i słuchaczom życzyłabym przede wszystkim zdrowia, bo to jest taki czas, kiedy to zdrowie jest najważniejsze. I myślę też takich odważnych społecznych decyzji. Ja prezydentowi życzyłabym tego, żeby udało się z tego fermentu wydobyć to, co najlepsze i takiej pozytywnej współpracy z wieloma społecznikami, którzy w tym mieście pracują na rzecz lokalnych społeczności. Radzie Miasta życzyłbym zmiany, bo uważam, że obecna sytuacja, w której rządzi tylko jedno ugrupowanie, jest po prostu niedobra dla miasta. Przede wszystkim wszystkim, ogólnie rzecz biorąc, wszystkim bym życzył, żebyśmy, przepraszam, żebyśmy mogli się po nowym roku już spotykać bez maseczek na twarzach. Myślę tutaj o osiedlach głównie. Myślę o takich rzeczach, które będą dobre dla całej ludności naszego miasta. Znaczy, mieszkańcom po pierwsze bym życzył, żeby czuli się szczęśliwi, tak? Chyba to jest najważniejsze, żeby być szczęśliwym i żeby wszystko to, co chcemy, się udawało, a reszta przyjdzie sama. No i zdrowie. Może zanim Radzie Miasta, to radnym osiedlowym bym życzył. Jestem osiedlowcem, także oni mi są bliżsi. Życzyłbym wam wytrwałości i jeszcze raz wytrwałości. Robicie. Jako, że jesteśmy w temacie, w klimacie przedświątecznym, to życzę przede wszystkim spokojnych świąt. A jako, że jesteśmy w czasie covidowym, życzę przede wszystkim zdrowia. Witajcie, drodzy. Spotykamy się po raz 11 w audycji Rady dla Rady. Remedia jako kanał niezależny powstał 2 miesiące temu, czyli praktycznie w połowie października, gdzie pierwsze audycje nagrywaliśmy jeszcze tak nie za bardzo profesjonalnie, w miarę możliwości, chcąc przekazać wam to, co dzieje się wokół nas i co jest interesującym tematem dla ogółu. Rady dla Rady, audycja powstała z myślą o mieszkańcach naszego miasta. W tych audycjach propagujemy działalność rad osiedli, problemy, z jakimi spotykają się radni i przede wszystkim chcemy wam przybliżyć, jaka jest rola radnego osiedlowego w społeczności lokalnej. Do tej pory odbyło się 10 audycji. Spotkaliśmy się z 10 radami osiedli. Końcowym pytaniem było zawsze, czego życzymy mieszkańcom, Radzie Miasta i panu prezydentowi. W dniu jutrzejszym mamy Wigilię. Dziwna to będzie Wigilia ze względu na pandemię panującą na całym świecie. Nie spotykamy się z bliskimi bezpośrednio ze względu na obostrzenia. Najpewniej też nie podzielimy się opłatkiem z sąsiadem, a życząc wam w tym trudnym czasie, tak jak w tych 3 pytaniach, które na końcu audycji zawsze zadajemy, życzymy wam przede wszystkim zdrowia, wiary i nadziei w lepsze jutro. Radzie Miasta chciałbym życzyć zrozumienia mieszkańców, abyście bliżej i zawsze ze zrozumieniem podchodzili do spraw tych mieszkańców. Natomiast panu prezydentowi życzyłbym przede wszystkim większej otwartości w działaniu,
również mniej tych biurokratycznych działań, które wykonują urzędnicy, a bliższego i łatwiejszego dojścia do zwykłego Kowalskiego. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i przede wszystkim tego, na co czekamy, większej swobody w poruszaniu się. Dziękuję.